Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzaki, zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. No i przyznam szczerze, że to będzie taki troszeczkę odcinek nagrany troszeczkę na odwal się, no ale wszystko ze względu na fakt, że miała miejsce premiera Cyberpunka i powiem szczerze, zastanawiałem się, czy w ogóle na razie nie dać sobie spokój z nagrywaniem stałych serii, no ze względu właśnie na fakt, że no Cyberpunk i tak dalej, będziemy go na pewno przerabiać, ale jednak po namyśle doszedłem do wniosku, że nie, w przypadku War Selection nie ma takiej opcji ze względu na fakt, że jest to, mówiąc krótko i zupełnie wprost, najlepsza seria na kanale pod względem wyświetleń, pod względem jakby długości oglądania, więc no stwierdziłem, że nie, skoro tak chętnie ją oglądacie, no to nie zamierzam z niej rezygnować i stały odcinek wtorkowy, jak co wtorek się oczywiście pojawi. Gramy bitwę drużynową, czyli coś totalnie niestandardowego, bo te bitwy drużynowe gram stosunkowo rzadko, no i spróbujemy sobie przejść tutaj do Arabów i szybko zrobić Turcję, jako że chciałem tą mechanikę też wypróbować na 1 na 1, no ale w przypadku 1 na 1 wiadomo jak to jest, kurczę, testy zazwyczaj kończą się fatalnie, no i ja już spadłem sporo punktów w rankingu. Okej. Sporo punktów w rankingu spadłem, właśnie ze względu na fakt, że sobie testowałem, kurczę, Turcję. Więc tak, Cyberpunk będzie jutro, jak wspominałem. O, okej, już widzę, że pierwszy gracz przegrał, to jest chyba ten typek, wydaje mi się, on nie zrobił kompletnie nic, tak, on nie zrobił kompletnie nic, czyli był awkiem. Jak sądzę, mogło go... Aha. Ja na ogólnym napisałem, że Turcja. No dobra, no dobra, no dobra, w porządku. To w takim razie pójdę w Rosję i zobaczymy, co się będzie działo. Nie, no myślę, że jednak w Turcję zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ale jak wspominałem właśnie, premiera Cyberpunka miała miejsce, Cyberpunka będziemy ogrywali ze względu na fakt, że sprezentował mi go jeden z was, jeden z widzów, Aviom, którego już zapewne dobrze znacie, bo sponsorował już nie raz, w ogóle mam za mało domków, już nie raz różne produkcje na kanale. I tak, jutro będziemy robić strumyk właśnie taki, no całodzienny, może nie będzie to zupełnie cały dzień, ale będziemy grali sporo w Cyberpunka na strumyku, mam nadzieję, że nic się tam z tym strumykiem nie wykrzaczy, oby tak było oczywiście, i będziemy grali od rana, teoretycznie zamierzam od 8, ale prawdopodobnie zaczniemy koło 9 jednak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby wszystko wyszło jak należy. I co tu więcej mam do dodania? Sam nie wiem w sumie. No co więcej... A, dobra, musimy zrobić Azję. Więcej mogę dodać, że premiera mojej książki miała oczywiście miejsce i możecie ją już jak najbardziej nabywać. Linki wszelkie są w opisie. Krucjata, sprawa polska. Ja miałem ostatnio sporo jakby zamieszania związanego z promocją, więc niedługo pewnie będą się pojawiały jakieś materiały promocyjne właśnie w internetach związane z tą wspomnianą najnowszą książką. Więc też możecie śledzić, polecam zakładkę społeczność na kanale, bo ja tutaj wszelkie nowe informacje zawsze zamieszczam. A jeżeli ktoś chce jeszcze zamówić książkę z autografem, to no najlepiej pisać do mnie oczywiście przez Discordy, Facebooki, Steamy i tak dalej. Rzecz w tym, że no teraz już troszeczkę pewnie późno i nie wiem, czy ona przyjdzie przed świętami, bo ja... Książki mi się wyczerpują powoli. O, on tam utknął. Dobra, musimy go uśmiercić. Więc możliwe, że przed świętami już mi się nie uda jakby wysłać. Więc jeżeli chcecie mieć książkę przed świętami, jako prezent świąteczny chociażby, no to polecam jednak zamówić w księgarni, w wydawnictwie, szczególnie, że mają tam książki z autografem, więc możecie ewentualnie napisać, żeby... bo podpisywałem trochę książek, żeby ewentualnie wam podesłali właśnie jakiś egzemplarz właśnie z autografem, z podpisem. Tam podpisałem ze 30 tych książek, więc przypuszczam, że jeszcze się nie rozeszły, więc kto pierwszy, ten lepszy, no tylko musicie się do wydawcy właśnie odezwać. I co? I tyle. Robimy cięcie, bo tutaj na razie się nic za bardzo nie będzie działo. Zrobimy sobie... O, a na co mi oko w sumie? Nie, rekrutujemy ludzi do żelaza. Za chwilę tu ulepszymy jakichś gości, zbudujemy to do kaczek. No i idziemy dalej. W Turcję. No, szybki update. Tu trzeba przyznać, że doszło do bohaterskiej obrony. Gość naprawdę miał przerąbane. Dwóch graczy go zaatakowało, ale przyszedł pomarańczowy z pomocą legionistami, więc w sumie no całkiem fajnie, całkiem fajnie. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja tak statycznie dosyć. Nic się tu za bardzo nie dzieje, więc za chwilę zrobimy kolejne cięcie. Robię późne średniowiecze, więc no... no w sumie ten pomarańczowy ich tam wykosi tymi legionistami. Też mi się tak wydaje, że to co napisał tutaj ten taki szaro-zielony... no to rzeczywiście jest prawdą. Ten pomarańczowy powinien ich wykosić. Legioniści przeciwko łucznikom i kawalerii wygrywają, choć oczywiście z łucznikami bywa różnie. To zależy od rozstawienia bazy i od tego, na jakim poziomie jest ulepszenie do średniowiecza. Ale mniejsza z tym, ja tutaj się w tym momencie wyłączam, bo zanim się zrobi to średniowiecze, od razu robię rewolucję przemysłową, bo jak widzicie surowców mam pod dostatkiem, więc chyba się nie ma tutaj nad czym za bardzo zastanawiać. Patrzcie, co tu się w ogóle dzieje. No ten gość zabił tymi legionistami dwóch graczy w tym momencie. Teraz dopiero napotkał jakiś opór, ale patrzcie na to, tu cała armia chłopów próbuje zatrzymać tych legionistów. No nie wiem, to jest po prostu zaskakujące. Biorąc pod uwagę fakt, że jak gra się 1 na 1, to ci legioniści wcale nie są tacy morderczy. Wystarczy po prostu zraszować średniowiecze, zrobić łuczników, dobrze obstawić bazę, no i wtedy legioniści za bardzo nie poszaleją. A tutaj oni robią taką rzeź, tak totalną rzeź, dwóch graczy zabitych, gość idzie na trzeciego, no i trzeciego już raczej nie ubije, bo tutaj zostało mu tych legionistów z 10. I oni są wszyscy mocno poobijani, no ale generalnie... Patrzcie, zero micro, ci łucznicy stoją i zbierają te cięgi od legionistów. No ale co kto lubi, ja nie wiem, czy ja zdążę tą Turcję zrobić, jestem już na ukończeniu tutaj. Coś strzela, ale nie wiem co. O, słonie idą, słonie idą. Więc no ja postaram się to Turcję oczywiście zrobić, ale to już będzie bez większego jakby użytku, wydaje mi się. Ze względu na fakt, że większość przeciwników i tak została wykoszona. Szkoda, że nie pokazuje, nie skreśla na przykład tych, którzy już przegrali. To by się bardzo przydało. O, jednostki robocze? O, kurczę. O, to jest fajne. To jest mega fajne. Co zbierają poszczególni chłopi? Pierwszy raz to widzę. Bardzo fajna statystyka. Czy tu jeszcze mu 5 legionistów, czy tam 4 zostało? On nie zabił ostatecznie tego żółtego, no ale tutaj tyle chłopów poszło do obrony, że no naprawdę... Że ten gość, który wysyłał tych chłopów, na pewno jest już cofnięty troszeczkę ekonomicznie. Ja będę pierwszy, który IR1 zrobi w tej grze, z tego co mi się wydaje. Tu też jaka walka, ujojoj. No, też rasz legionistami. Tylko że ze strony przeciwnika. No i niebieski też miał legionistów, ale on miał ich zdecydowanie mniej i prawdopodobnie tutaj ten niebieski za chwilę zakończy swój żywot. My już tymczasem mamy Turcję, więc możemy spokojnie zacząć ulepszać domki. Zaczniemy też ulepszać to, bo żarcie nam będzie potrzebne oczywiście. A stocznie też ulepszymy, co tam. O! Zbierajcie kamień, bo będzie bardziej wydajny, wydaje mi się. Gość tu dopiero ulepsza słonie. No i tak, zrobimy kilku chłopów do przodu, tylko że z żarciem teraz stoimy tak nie za dobrze. Ale to nie jest, tu zaraz jeszcze dorekrutujemy więcej chłopów i powinno być ok. Domki się ulepszyły, wszystkie na raz, świetnie. Dobra. Elegancko. Pola obsiane, powinno być ok. Niebieski przegrał, jak wspomniałem. Więc ja zacznę chyba robić baraki, ze względu na fakt, że na tym etapie... Nie, ale nie tymi. Oni zbierają drewno. Tutaj gdzieś miałem tych ulepszonych, którzy się prawie ulepszyli. I zacznę robić chyba baraki. Zrobię tak ze 2-3 sztuki. Ja nie pamiętam, co ma Turcja. Naprawdę, poza snajperami ja nie pamiętam, co ma Turcja. Dawno nie grałem, mimo że tą frakcję w sumie lubię, powiem szczerze. Zaraz tu będziemy ulepszyć łódki. No nie, nie będziemy ulepszyć łódek. Aha, w ten sposób to działa. Czyli to właściwie trzeba będzie wysadzić w powietrze. Niech się robią kutry rybackie. Dobra, baraki są pierwsze zbudowane. Mogę zacząć robić snajperów. No i oczywiście zaczniemy robić snajperów. To sobie ulepszymy. To sobie także... A w sumie na cholerę. Nie wiem. Zbudujemy tutaj także od razu fabrykę. Nie, zbudujemy tutaj arsenał. Nie, po barakach. Dobra. Tutaj także snajperzy. Wszystko w porządeczku, zaczniemy robić oko. Ten magazyn za chwilę zburzymy. Wieżyczka na razie nie do ulepszenia, bo kuźni w ogóle nie mamy. Ze względu na fakt, że jakby Turcja nie potrzebuje, znaczy Arabowie nie potrzebują kuźni. Oni dopiero później mają odlewnie, jako osobny budynek. Co z tymi legionistami? No oni idą. Na zielonego no raczej nie dojdą, chociaż nie, mają opcję dojść do zielonego. No, ten snajper, patrzcie, on sobie ledwo z dzikiem radzi. Przegra z dzikiem pojedynek, czy wygra? Chłopi, pomóżcie mu. On przegra, chłop. Także ten. Zabicie dzika, zabicie. to drugi snajper mi się zrobił, dobra. Weźmy tych gości, oni wieżyczki fajne mają artyleryjskie, Turcja w sensie, ale nie, my zbudujemy sobie fabrykę, bo oni też chyba mają w fabryce jakieś tam fajne jednostki. No drewna, żelaza mamy mało. Z żarciem stoimy nie najgorzej, bo te kutry rybackie tu jednak szaleją. No właśnie, trzeba będzie na pewno zrobić do limitu populacji. Plusem snajperów jest na pewno to, że oni się bardzo szybko robią. To jest ogromny plus snajperów. Jak tam zielony? Ci legioniści go nie napadli, widzę. Dobra, jak go nie napadli, to na razie nic nie robimy. W arsenale też na razie nic nie robimy. Okej, dobudujemy tu magazyn, chociaż mamy problemy z drewnem, nie? Tu możemy robić lekkie działo oraz moździerze. Okej. Porządeczku. W porządeczku. Tu do drewna trzeba będzie tych chłopów troszeczkę wysłać więcej. Dobra. Jak tam? Legioniści idą? Nie idą. Jeżeli będą szli, to ja podejdę... O, tu słonie kończą grę. Patrzcie, w ogóle co, jak to jest możliwe? Chociaż, dobra, no on jest na linii frontu, więc może to rzeczywiście jest możliwe, że on był ciśnięty cały czas i dlatego nie mógł tutaj za bardzo nic powalczyć. Bo ja mam już rewolucję przemysłową, a ten gość jest w epoce żelaza w dalszym ciągu. Więc to jest pytanie, jak to jest możliwe, ale no chyba jednak rzeczywiście jest. Dobra, no na razie jeszcze poczekamy tu, gdzie jesteśmy tymi snajperami. Kusi mnie, żeby zacząć robić jakieś lekkie działa. No tak, ten gość rzeczywiście. No, jego rozumiem, ale możliwe, że ten gość miał podobną sytuację po prostu. I tyle. Bo rzeczywiście ten nasz sojusznik tutaj, on miał spore problemy. Naprawdę. Dobra, już się troszeczkę odkuwamy, jeżeli chodzi o ekonomię. Teraz na pewno to do limitu populacji trzeba zrobić. Co oni? Zaraz ich tam wyślemy do drewna. Się przydadzą wreszcie do czegoś, nie? Chłopaki. Damy 8 snajperów. Tu są słonie. Kogo tu napaść? No fioletowego, może podejdziemy do fioletowego, kurczę, 8 snajperami. Ale nic, zobaczymy, spróbujemy. Podejdziemy na razie tutaj. To był przeciwnik? Nie, to był sojusznik, dobra. White? O, patrzcie na niego. Dobra, pomożemy białemu. On tutaj, kurczę, walczył dzielnie. Wysyłamy mu snajperów. Dobra. Obsiejemy poletkę jeszcze raz. Limit populacji się robi. Okej, idziemy. Damy radę. To bez problemu wybronimy. Co on ma? Okej, drużynowy. To tacy wschodnioeuropejscy landsknechci, nie? Tu są legioniści. Oj. Źle to wygląda. Jeszcze cholerny lew się musiał na mnie rzucić. Dobra, zrobimy troszeczkę... No tylko, że na razie nie zrobimy. Mamy limit populacji w dalszym ciągu. Zakopać się. Szybciej, panowie. Szybciej. Będziecie wtedy mieli znacznie lepszą defensywę. Obronę właściwie. Okej. Snajperzy są zakopani. Patrzcie na to, jacy oni są teraz wyporni. Ci obrażenia nie zadają jakichś kosmicznych obrażeń. Ale nic, będziemy go tutaj podgryzać cały czas. No tak. Ten gość z całą pewnością to jest takie Borderlands, nie? Z angielskiego. Kurde, broń budynku. Zaraz przybędziemy z odsieczą. Kolejni snajperzy się robią. Artyleria się robi. Spróbujemy zrobić tu ulepszenia. Kurde, przegrał. O, ja pierdzielę. W ogóle nie naprawiał. Ale szkoda. Ale wielka szkoda. To on był do obronienia, moim zdaniem. Od tych gości mógł dać do naprawy. Oj, wielka szkoda. No nic. Miałem nadzieję, że się uda jednak. Dobra, robimy także kolejny poziom limitu populacji. Okręty mi się nie przydadzą raczej. Tu snajperzy sobie poczynają w najlepsze. Patrzcie, oni mają zerowe obrażenia dostają, jak są zakopani. Odciągają słonie. Ze słoniami jest problem taki jak z czołgami, że oni mają problem niekiedy przejechać. Patrzcie na to. Lekko zbrojny go tłucze i nic. O, jednak. Coś weszło wreszcie. Dobra, ale wytłuczemy im całą armię, nie? O, tu się skończyło żelazo, więc idziemy zbierać tam. Ten budynek nie stoi, bo on będzie pełnił funkcję skauta. Robimy ulepszenia do moździerzy i do celownika. Nie wiem, czy potrzebnie, czy niepotrzebnie, ale no cóż. O, kamień też się skończył. Kurczę, no mało jest na tej mapie surowców, naprawdę. Momentami ciężko jest tutaj cokolwiek podziałać z tymi surowcami. Naprawdę jest ciężko. O. Dobra, mamy snajperów, mamy artylerię, więc możemy też powoli ruszyć tutaj na spotkanie. Moi snajperzy nadal tu funkcjonują, więc podeślemy więcej wojska i zaatakujemy żółtego. Jego najwyższa pora skasować. Naprawdę. Ile kosztuje snajper? 200 żarcia, 150, 100. Ok. Dobra, idziemy, idziemy. Zostaw tego tygrysa, kurde, działo. Dobra, wykopiemy się snajperami. Te słonie mogą to wygrać w ogóle. Zobaczymy, co się stanie, ale zgrupujemy się tutaj w tym miejscu na razie. I zobaczymy. Jak tam to lekkie działko? Toczy się, dobra. Tygrys, kurde. Boję się, że mi siądzie na działko i mi to działko zniszczy, nie? Więc... No we współpracy ze słoniami mam nadzieję, że się przebijemy. Tu lekka kawaleria już się rzuciła. Zobaczymy, zobaczymy. Teraz będzie kolejne działo, kolejny snajper. Powolutku się będziemy tutaj grupować. I zobaczę, co mi dojdzie nowego jak... Nie, nic mi nie doszło nowego. Moździerze są typowe, więc nic mi tam nowego nie podochodziło, jak porobiłem ulepszenie w arsenale. Czyli w Turcji w IR1 nie opłaca się za bardzo robić ulepszeń w arsenale. Zrobimy jeszcze ludzi trochę. Zielony awczy? Bardzo możliwe, że awczy. Tu magazyn. Ale słonie się przebijają, patrzcie. Dobrze jest, dobrze jest. My zaraz za słoniami i tutaj zrobimy porządek. No myślę, że się nie wybronił, szczerze mówiąc. Zielony awczy, no ono awczy, rzeczywiście. No tutaj chyba nie ma wątpliwości już w tym momencie. Do żelaza. Kurde, cholerny dzik. Ten magazyn do zburzenia. Dobra, snajperzy nadciągają. Gdzie jest główny budynek? To jest pytanie. Nie wiemy tego jeszcze. Pójdziemy na tego jasno-niebieskiego w sumie. Pójdziemy na jasno-niebieskiego. Mamy 20 snajperów i 2 działa. Okej. Zastanawiam się, czy snajperzy salwą rozwalą taki domek. Ale widzę, że nie za bardzo. A nie, ten gość nie gra, więc nie ma sensu na niego iść. Pójdziemy od razu na fioletowego, dobra. Najgorzej, że później, kurczę, duże odległości trzeba przebywać tymi jednostkami. Dobra, ja chyba zacznę robić IR2, tylko jakieś magazyny mam niepoulepszane. Dobra, to ten zburzymy w takim razie, nie jest już w tym momencie potrzebny. Ten także zburzymy, wydaje mi się, że też nie jest jakoś super potrzebny. Jesteśmy atakowani przez dzika chyba. Dobra, po zabiciu takiego zwierzęcia klikniemy na zwierzę, to zawsze trzeba później kliknąć na pole, jeżeli mamy rozciągniętą armię, bo ta cała armia się zatrzyma, jeżeli zwierzę zginie. Zwierzę, na które kliknęliśmy i wydaliśmy na nie rozkaz ataku, no to cała armia się zatrzyma i później no właśnie te jednostki nie będą nic kompletnie robiły. Także no, warto o tym pamiętać, żeby nam ta armia się za bardzo nie pogubiła, po prostu, co tu dużo mówić. O, zabijemy tego i cała armia się zatrzyma, nie? Więc ci goście, którzy są tutaj jakieś działa jak gdzieś dalej jechało, to ono się oczywiście zatrzymało. Dobra, ten gość też może mieć IR, powiem szczerze. Nie jest to wykluczone. On w ogóle jest w takim miejscu, że tam się będzie ciężko dostać. Patrzcie na to. Cholernie ciężko się tam będzie dostać. Dobra, zaczniemy robić IR2, bo mamy surowców pod dostatkiem. Ulepszymy jeszcze resztę chłopa. Zobaczymy, czy tam w ogóle będzie się dało wejść. Tutaj mam jakieś budynki. Dobra, dobra. W porządku. To jest na pewno... Na... O, te... O, tak. On ma już IR. On ma już IR. Nie no, lubię Turcję. Naprawdę lubię Turcję, ale ona jest mocno sytuacyjna. Tak bym to określił. Bo ci snajperzy raz się sprawdzą, raz się nie sprawdzą. O, wiesz co? Niszczymy główny budynek. Tu podejdę bliżej snajperami. Ich wszystkich tutaj okopię w tym miejscu. Wow, co to było? O kurde. Jakaś rakieta mnie walnęła. What the heck? O ja pierniczę, co to było? Gruba werta. Snajperzy są w stanie zabić grubą wertę. Zniszczyć grubą wertę, znaczy się. Problem polega na tym, że nie mogą być w kupie. Ja ich tak rozstawiłem gówniano potrzebne, za przeproszeniem. Ja jestem w stanie zniszczyć tą wertę, naprawdę. I właśnie tak jak mówię, snajperzy są sytuacyjni. Właśnie ze względu na fakt, że jak w tej sytuacji, gdybym miał możliwość rozstrzelenia troszeczkę bardziej tych snajperów, no i działko mi padło. I ja już nic nie widzę. Oni są świetni do obrony, zazwyczaj. Bo jak się ich mocno rozstrzeli, rozstawi po całej mapie, to oni są w stanie naprawdę robić straszną siekę z przeciwnika, który podchodzi. A tutaj widzicie, no w ofensywie są jednak średni, bo nawet nie są w stanie się za bardzo tutaj okopać. No wieżyczki zwykłe ich koszą, nie? Więc damy sobie z nimi spokój chyba. Tych kilku... O, patrzcie, znowu się żelazo skończyło. Zaczniemy budować wreszcie kopalnię, bo zaniedbałem to troszeczkę. Jedna kopalnia, druga kopalnia, trzecia kopalnia. No i działka jednak działka. Postawimy więcej fabryk. No i patrzcie, kurde, te berty, ale może zniszczymy gościa. Ty, słoń go dobił. Tylko, że to chyba nie był ten gracz, który ma berty, nie? Zasięg bert jest większy, no to są po prostu lepsze jednostki, kurde. Patrzcie na to. Masakra. Ale został jeden przeciwnik, więc z nim ostatecznie prawdopodobnie sobie poradzimy. Co nie zmienia faktu, że Turcja spotyka się na multi generalnie dosyć rzadko, ze względu właśnie na fakt, że ona chyba najmocniejsza po prostu nie jest. A może moździerze by zacząć robić? Spróbujemy parę moździerzy. O, krowa. No nie, no krowa mnie blokuje, no. Także ja naprawdę tych snajperów lubię, ale są mocno sytuacyjni. Kopalnię poproszę tutaj jeszcze postawić i tam. IR2 się robi i zobaczymy, co nam wtedy dojdzie w tej Turcji. Bo ja nigdy w sumie tej frakcji na IR2 się za bardzo nie przyglądałem. No i widzicie, tu są okopani snajperzy, oni mogą stać i pukać te budynki. Też nie wiem, w co oni strzelają, naprawdę. To... Okej, no i berta w końcu jednego dorwała. Tu proszę, wydobywać. I mamy znowu drewno. Nie mamy drewna. No dobra, no idźcie do drewna w takim razie. I R2 się kończy. Dobra, no chyba zrobię cięcie, bo tutaj się prawdopodobnie za bardzo nic nie będzie działo. No, nas jest w tym momencie fioletowy, to też... Ktoś od nas? Nie, fioletowy to wróg. To ten gość od legionistów. O kurde. To może nim trzeba się było zajmować w pierwszej kolejności. Dobra, nic, teraz się zajmiemy właśnie nim. Więc zrobię cięcie, oni mają fioletowego i tego takiego różowo... No, tak. Więc zajmiemy się nimi w pierwszej kolejności, później zobaczymy, co się tam będzie działo. Dobra, no, gość jest skasowany, ten fioletowy. Tutaj nie było jakiegoś wielkiego oporu. Narobił trochę żołnierzy, ale... No ja mam szyję R2 w tym momencie, więc no... Ja tymi strzelcami z PM-ami totalnie tutaj zaorałem to jego wojsko, które było z IR-1. I powiem szczerze, że Turcja tak... już tak przebadałem, że tak powiem, dogłębnie. Czekajcie, jeszcze sobie działko tutaj złapię. Turcja, jeszcze kilku żołnierzy sobie złapie. Problem w tym, że ja tutaj nie przejdę chyba przez morze, więc zbudujemy doki i spróbujemy jakoś gościa zaorać ostatniego od strony morza. Żarcie się skończyło, zasiać trzeba pola. I Turcja generalnie nie ma tu jakoś strasznie dużo rzeczy. Poza snajperami, jeżeli chodzi o piechotę, nie ma nic. Snajperzy są, jak wspomniałem, mocno sytuacyjni, choć ja ich bardzo lubię osobiście, ale no są sytuacyjni, to jest prawda. Jeżeli chodzi tymczasem o jednostki z fabryki, no to mamy tu tylko moździerze i tylko lekkie działa. Moździerze są takie sobie, bym powiedział, ze względu na ogromny zasięg, minimalny. Czyli czekajcie, tu jest gdzieś moździerz, to. Więc no patrzcie na to. No, jakby zasięg tych jednostek jest tak dziwny, że one są w praktyce średnio użyteczne moim zdaniem. Obrażenia jakie będą? No obrażenia będą, ale no celność też nie jest jakaś porażająca. No moim zdaniem jednostki średnie, więc jedynie jakiś większy sens przy takiej walce totalnie w zwarciu mają... O właśnie, ci chłopi też nic nie robią. Mają tylko i wyłącznie wspomniane lekkie działa. Dobra, zbudujemy jednego pancernika, znaczy nie zbudujemy, bo mamy supply block, ale to zbudujemy troszkę domków. I może nam ten supply block zejdzie. Więc... No ta Turcja, ja ją lubię osobiście ze względu właśnie na tych snajperów, których jak się niekiedy dobrze obsadzi, to jest po prostu tak ciężko do zwalczenia rzecz, jeżeli się ma dużo snajperów, którzy są porozstawiani w różnych miejscach i przeciwnik musi, powiedzmy, ciężką artylerią chodzić i wybijać tych snajperów jeden po drugim, gdzie naprawdę ciężko jest ich niekiedy zlokalizować. Ciężko powiedzieć, skąd tak naprawdę strzelają i ciężko ich niekiedy dojechać. Ale generalnie, no, jak widzieliście tutaj, jak stałem w blobie, no to nie było jakoś szczególnie ciężko to zniszczyć. Więc sytuacyjna bardzo mocno jednostka, choć ja osobiście ją całkiem lubię. Dobra, wiecie co? Przestaniemy tutaj już robić te moździerze, bo one już nam nie są do niczego potrzebne. Żołnierzy już nie robimy, więc wszystko w sumie w porządku. Czy tu coś nam się jeszcze tam narobiło? Patrzcie, mamy sporo tych dział, nie? Lekkie działka są fajne, bo one są dosyć mobilne. Mają taki przyzwoity zasięg, minimalny przede wszystkim. No i celność w sumie też jest całkiem niezła. Mają mało HP, z jakimiś bertami przegrywają straszliwie. Nie wiem jak z deathsightami będzie wyglądała sytuacja, ale generalnie no, myślę, że deathsighty i berty są zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. No dlatego ta Turcja nie jest zbyt często grana. Ja ją spotykam naprawdę bardzo rzadko na multi. Więc no, w przypadku walki 1 na 1 chyba też nie będzie to miało jakiegoś wielkiego sensu. Plusem na pewno Turcji jest to, że jak przechodzimy do IR-1 i zbudujemy fabrykę, no to tam już możemy lecieć ze wszystkim po prostu. Wszystko co jest Turcji potrzebne to ma na IR-1, bo w IR-2 my chyba nie dostajemy nic, chyba że na lotnisku coś jeszcze jest nowego. No bo tutaj chyba że jest jeszcze jakiś budynek oryginalny, no jeszcze są te wieżyczki artyleryjskie, to prawda. No, w domkach nic szczególnego się nie robi, więc no poza tymi lekkimi działami, które możemy dostawać i oczywiście snajperami, których dostajemy z marszu, kiedy tylko wchodzimy na IR-1, no to ta Turcja za wiele nie ma. Ale no zdecydowanie jest plusem właśnie to, że wystarczy wejść na IR-1, żeby mieć dostęp do wszystkiego, co Turcji jest potrzebne do szczęścia. Zrobię jeszcze uniwersytet w sumie. Zrobię uniwersytet, tu walny magazyn, chociaż surowców mamy pod dostatkiem. No tutaj się goście dopiero przedzierają. Tu jest ten żółty, to ten, co miał tak wcześnie te grube berty. Więc zobaczymy. No ja go próbuję od strony wody dojechać oczywiście, jak wspomniałem. Tutaj już pancernik za chwilę się pojawi. Zrobimy ten parowy debarkader. No i tu mamy jeszcze kuter torpedowy, ale on się raczej za bardzo nie przyda. Zbudujemy jeszcze jedne doki. O nie, jeszcze dzik się pojawił. Ci chłopi naprawdę, kurde, zadają spore obrażenia. No i mam tutaj sporo armii, która mi się zupełnie nie przyda. No ja myślę, że ja sobie zniszczę po prostu tą armię, bo nie chce mi się obchodzić całej tej wody i iść naokoło, skoro już tam moi sojusznicy się znajdują mniej więcej w pobliżu. Więc dobra, ja zaryzykuję, zniszczę całą armię. O, to bolesne, nie? I po prostu zainwestuję przede wszystkim w te nieszczęsne okręty. I zobaczymy, czy tutaj większa ilość okrętów sobie z nieprzyjacielem poradzi. Możliwe, że nie. Możliwe, że on jest w głębi lądu, ale wydaje mi się, że jednak powinniśmy móc do niego dopłynąć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie oczywiście. No i co? I znowu zrobię cięcie, bo to chwilę potrwa, zanim my się tutaj zadokujemy z tymi wszystkimi dokami. Jeszcze jedne doki w sumie postawimy. A nie, tu się nie zmieszczą. Więc tam gdzieś bardziej na północy może. O, w ten sposób. Mamy surowców pod dostatkiem w dalszym ciągu. Znowu skończyły się pola. Więc obsiewamy po raz kolejny. Tutaj mają daleko do drewna chłopaki. Więc budujemy magazyn w tym miejscu i będziemy zbierać stąd drewno. Dobra. Okej. No to robimy cięcie i się za chwilę znowu spotkamy. Tutaj jakieś drobne nieporozumienie. Nie, żółty nie ma grubych bert. On ma, kurczę, chwacha. On ma chwachy i ma łuczników konnych. Więc no nie, myślę, że to nie będzie duże wyzwanie, chociaż on w dalszym ciągu może być w głębi lądu, więc ja się okrętami mogę wcale do niego nie dostać. Za chwilę zresztą się przekonamy, bo już pierwszy pancernik się pojawił na horyzoncie. No ale mam nadzieję, że ci goście tutaj zrobią z nim szybko porządek i że my to ostatecznie wygramy. W miarę sprawnie. Dawaj, płyń. Mam nadzieję, że dosięgniesz działami do celu, kolego pancerniku. Więc, kurczę, no, z tą Turcją bywa różnie, ale zresztą już się nagadałem, więc nie ma tutaj co się rozwodzić. A postawimy sobie wieżyczkę, a co? Kto bogatemu zabroni? Mamy, kurczę, 20 tysięcy. O, to okręty wojenne. Nie, to rybackie łodzie? Tak, to są łodzie rybackie. Czy dosięgniemy? Oto jest pytanie. Jest szansa chyba, że dosięgniemy. Patrzcie jak tu... O, patrzcie co to. Dżonka, to jest dżonka. No stawiała dżonka, zacięty opór. Jeszcze stawia nawet. Patrzcie, ja nie mam zasięgu z tak bliska. To jest ciekawe w ogóle. Dobra. Co to jest? O kurczę, to mi... Zadało mi obrażenia. To mi zadało obrażenia. Tego debarkadera bym chętnie przetestował. On się zaraz zrobi. Zobaczymy... Co on tam ma do... Okej. MP5. W tym momencie zrobił cud świata. Podpływamy, ale coś czuję, że możemy być poza zasięgiem. Nie, jesteśmy w zasięgu. I on ma już IR-1, gość. I to jest bezfrakcyjny IR-1 w ogóle. Ja mam nadzieję, że gościa zdążę skasować tutaj, zanim cokolwiek więcej się wydarzy. Chociaż przetestujemy, tak jak mówię, tego debarkadera, bo jestem jego zastosowanie naprawdę ciekaw. Tutaj do drewna, proszę. Proszę, zapraszam. Ci goście nic nie robią, dobra. Tutaj ci goście też nic nie robią, więc też do kamienia. Ten typek na poletko. O, surowców mamy po 30 tysięcy. Ale patrzcie, to mnie na tyle obija. On tu cały czas naprawia jeszcze. O, to podjechało, patrzcie na to. On mnie cały czas tym obija. Ja na tak krótki zasięg w ogóle nie jestem w stanie zadawać żadnych obrażeń. Co jest też troszeczkę dziwne. Patrzcie na to w ogóle, on łucznikami idzie wszystkim jak leci. Ale jaja. Kolejny pancernik. No, coś czuję, że ja go od strony morza... Ja naprawdę bardzo często wygrywam od strony morza. To jest aż zadziwiające. Patrzcie na to, w ogóle ci samuraje stoją na brzegu. To jak, kurczę, jak Japonia, nie? O, nie wiem kiedy, w jakim okresie. W XIX wieku oni chyba byli tak mocno odizolowani. I patrzcie, on mi zniszczy tego nieszczęsnego pancernika, łucznika. To jest problem tak naprawdę tych jednostek w IR-1 i IR-2. One są teoretycznie silniejsze, ale ze względu na specyfikę zastosowania. No patrzcie, ja nie jestem w stanie w ogóle strzelać na to nabrzeże. No dawaj, ognia, ognia. Patrzcie na to w ogóle. Ja się muszę odsuwać pancernikami. O, jest, no. Zniszczcie to. Także sytuacja dosyć ciekawa. Dobra, no zróbmy wreszcie tu porządek. Debarkader. Okej, tak, on jest w stanie produkować jednostki. To jest ciekawa historia. I jest w stanie nawet snajperów produkować. To już podwójnie ciekawa historia, nie? O, kuter torpedowy. Patrzcie na to, słonie, nadal te słonie tu się pojawiają. No to też niezłe jaja. Dobra, robimy snajperów, co? Spróbujmy, zobaczmy jak ci snajperzy sobie poradzą. Ale jakie oblężenie, kurczę, gość na sam koniec. Mury, samuraje, a tutaj, kurczę, artyleria. Jak Japonia normalnie. Dobra, podpłyniemy i co? On strasznie powoli produkuje, więc trzeba... To też nie jest jakaś super OP jednostka, coś mi się wydaje. Bo to by trzeba mieć, kurczę, z 5 okrętów, żeby tą produkcję na nabrzeże nieprzyjaciela robić tak w miarę wydajnie. O, tu się będą kręcić teraz. Okej, kolejny pancernik, dobra. To żadnych dział chyba w ogóle nie ma. Dobra, zobaczymy co się stanie, jak się zrobi ten snajper jeden. Okej, no zrobił się. No i elegancko. Oni się też przebijają. Okej, podejdę tutaj. Dzięki temu dam troszeczkę sobie zasięgu. Dobra, okopnę tego snajpera, zanim on zginie po prostu, naprawdę. Wieżyczka go zaraz tu zaorze razem z tymi chłopami, naprawdę. Tak będzie. Okej, kolejny pancernik. No już teraz chyba skasujemy, nie? Podpłyńmy jednym. No, jeszcze jedna salwa i pozamiatane. Dobra, jeszcze dwie. Okej, no GG w każdym razie. Udało się wygrać. Turcja nie wydaje się najlepsza jednak, mimo wszystko. Spróbuję w następnym razem zagrać troszeczkę bardziej i troszeczkę więcej Wielką Brytanią. Bo tą frakcję, tej frakcji też jestem po prostu ciekaw. Ze względu właśnie na to, że oni mają specyficzne pancerniki. No i z piechoty mają też te ciężkie karabiny maszynowe, które są całkiem w porządeczku, wydają się. No i jakieś czołgi mają na pewno, czy coś w tym stylu. Mniejsza z tym, dzisiejszy odcinek już kończymy. Zapraszam oczywiście na jutrzejszy streamek z Cyberpunka. No i zachęcam oczywiście do zapoznania się z moimi książkami. Linki wszelkie w opisie. Tyle z mojej strony, do zobaczenia. Czołem!